Państwa, króciutki filmik z chaty, bo Tomek do mnie dzwoni, kolega mój, mówi: słuchaj, Zaremszczak, nabyłem sobie Porsche od znajomego, karera 911, kryzys w ryku średniego, jak mawia żona Tomka. I słuchaj, oddałem, fura zacna, 16 rok, koni nabite pod maską, 3 litry, oj człowieku, jaki piękny, czarny. Oddałem do detailingowców zaprzyjaźnionych, żeby folią go całego, wiecie, żeby kropeczki nie były od kamyków, żeby ryseczka, żeby nie powstało nic, żeby lakier był chroniony wzorowo. Oto to Porsche, przerwa. Dzwonią detailingowcy: słuchaj, Tomasz, jest kłopot, bo żeby go okleić, musieliśmy wyjąć w kilka podzespołów elementów siedzenia i wewnątrz jest błękitny, podłoga, mocowania, foteli, oto mocowania. Tomek mówi: odpiłem na car verticala. Auto jest bez... Właśnie, Tomek zmartwił się, że auto jest wypadkowe, jednakże okazuje się, że fura jest bezwypadkowa, jednakże ktoś miał fanaberię i zrobił sobie kolor czarny, a była car vertical, proszę bardzo. Błękitna, fabryczna. Piękna była, ja bym czarnej nie robił. No piękny. Przynajmniej przebieg się zgadza. Nie wiem, co teraz Tomasz zrobi. Grupa młodych ekspertów, no ale skubańcy. Błękit fajny. Co się czepił. Taka historia krótka. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.